Ostatnio rozmawialiśmy o zdjęciach, a dzisiaj porozmawiamy o filmach i w tym odcinku zdradzę Wam 7 zasad dobrego tutorialu i ogólnie powiem Wam, jak łatwo kręcić filmy na Instagram. Siemano wszystkim, z tej strony Weronika i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym technicznym odcinku. Dzisiaj zdradzę Wam, jak kręcę tutoriale na Instagram. Robienie zdjęć, a robienie wideo to są dwie zupełnie inne rzeczy. I nie zawsze te same zasady, które mamy przy robieniu zdjęć, sprawdzają się przy robieniu wideo i jest to kluczowe i trzeba o tym wiedzieć, żeby jakby łatwiej sobie z tym poradzić, bo kręcenie filmów naprawdę nie jest trudne, można to robić na wiele sposobów i praktycznie każdym sprzętem. Pierwsza i fundamentalna zasada, moi drodzy, musicie kręcić. Nieważne, czy kręcicie telefonem, czy kręcicie aparatem, każda forma kręcenia będzie jakby rozwojowa i będzie Was czegoś uczyć i to jest super i tego jakby się trzymamy. Jeśli kręcicie telefonem, to w sumie no mega spoko opcja, tak? Bo telefon kręci nam w takim formacie, w jakim wrzucamy to na Instagram, czyli w pionie lub w kwadracie i najłatwiej oczywiście kręcić też w pionie. Byłoby super, gdybyście kręcili tylnią kamerką, bo oczywiście wiadomo, że tylnie aparaty w smartfonach mają lepszą jakość. I jak to rozwiązać? To są dwie opcje. Albo możecie szukać, są takie aplikacje na przykład na komputer, i dzięki temu będziecie mogli przez Wi-Fi przesłać sobie obraz na komputer. Jeśli wybierzecie taką opcję, to może być lekkie opóźnienie, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyście wiedzieli, że jesteście w kadrze. Opcja druga, trochę bardziej skomplikowana, ale się da. Jeśli ustawicie już swój telefon, tak powiedzmy na statywie przed sobą, to musicie stworzyć jakąś konstrukcję z tyłu i na tej konstrukcji ustawić lusterko, które będzie skierowane w ekran. I tu nie chodzi o to, żebyście widzieli dokładnie największy detal, tylko żebyście wiedzieli, że w ogóle jesteście w kadrze, a nie, że połowa twarzy wychodzi poza telefon, bo wtedy można się wkurzyć, jeśli taka sytuacja ma miejsce. Jeśli kręcicie aparatem, to tutaj jest trochę łatwiej, bo już większość aparatów ma właśnie wykręcany ekran, więc jakby to już come on, no, łatwiej się nie da. Ja nie mam tak w swoim aparacie, więc muszę mieć właśnie podgląd na komputerze. Jeśli już mamy chęci do nagrywania i mamy sprzęt, to wypadałoby mieć dobre oświetlenie. Oczywiście to samo, co w przypadku zdjęć. Możecie kręcić przy świetle dziennym. Natomiast w przypadku zdjęć jest łatwiej. Zdjęcie to jest jedna klatka. Co nie? I nieważne w sumie, czy słońce będzie za chmurką, nie za chmurką, to damy radę sobie jakoś ogarnąć. Gorzej jest, kiedy mamy materiał, który trwa kilka minut i w trakcie tych kilku minut słońce nam się zmienia, to wyjdzie, to się schowa albo nagle zacznie padać i jeśli polegamy tylko na takim oświetleniu, to będzie widać bardzo duże różnice na wideo. Mogą zrobić się bardzo duże cienie lub nagle na przykład bardzo prześwietli Wam obraz. Może też zmienić się balans bieli. Jeśli macie ustawiony automatyczny, to bardzo często, kiedy właśnie słońce świruje, to aparat też świruje i można się wkurzyć, bo nie jesteście w stanie już za bardzo tutaj nic naprawić. No bo mówię, na zdjęciu, nawet jakbyście sobie trzasnęli 5 zdjęć i każde zdjęcie będzie na przykład trochę się od Ciebie różnić temperaturą czy odcieniem, to jesteście w stanie to sobie wyrównać. Wideo dalibyście radę, ale czasem pytanie, czy warto spędzić kolejne 4 godziny, żeby wyrównywać obraz? Jak wystarczy zainwestować w na przykład softboxy za jakieś 200 zł? To był też mój pierwszy sprzęt oświetleniowy, który bardzo dużo zmienił. Na początek dobre jest i to. Warto też mieć płachtę na okna lub jeśli macie rolety zewnętrzne, to już w ogóle nie musimy tutaj jakby poruszać tego tematu, ale właśnie pamiętać, że nie tylko lampa, ale także jakby odcięcie się właśnie od tego, od oświetlenia z zewnątrz. Tak więc przy wideo chodzi o to, żeby stworzyć sobie warunki, które będą niezmienne. Dzięki temu pogoda, pora roku, pora dnia nie będzie miała najmniejszego znaczenia, bo my zawsze będziemy tak samo oświetleni i nic nie będzie się zmieniać. Nie będziemy się wtedy wkurzać, szybciej nam pójdzie edycja, szybciej nam pójdzie obróbka, no i będzie lepsze wideo. Ciekawym dodatkiem w tym punkcie będzie również blenda. Często Wam o niej wspominam, to naprawdę jest niedrogi zakup, ale można też blendę zrobić samemu. Wystarczy Wam kawałek jakiegoś drewienka, podkładka, cokolwiek i folia aluminiowa lub są takie materiały w Leroy, właśnie takie srebrne, odbijające. Też się da, też miałam takie coś na początku, Piotrek mi zrobił, służyło mi z dobry rok, a koszt zrobienia tego było, nie wiem, 5 zł, więc się da, a fajnie jednak podbija, oczy są rozświetlone i jakby
super. Warto także pamiętać o oświetleniu tła. Najważniejsze jest oczywiście, żeby oświetlić się z przodu, ale doświetlenie tła ogólnie rozjaśni wizualnie cały obraz. No, zazwyczaj lepiej to wygląda, też nie trzeba jakiegoś wielkiego nakładu finansowego, bo wystarczy jakaś mała żarówka lub dwie żarówki LED-owe, które kosztują, nie wiem, 10 zł w Leroy, więc tutaj pełna dowolność. Na sam koniec jeszcze tylko jedna rzecz o oświetleniu. O oświetleniu można by długo gadać, serio. Wybieramy lampy LED-owe. Dają one zimne światło, bardzo takie naturalne i no są lepsze. Nie nagrzewają się. I dobra, to na tyle. Starczy. Trzeci punkt to wyświetlanie podglądu na komputerze. I wiem, że wspomniałam już o tym chwilę w pierwszym punkcie, bo to tak jakoś naturalnie wyszło. Natomiast chciałam z tego zrobić osobny punkt, ponieważ ja osobiście trochę się na tym przejechałam. Jak kupowałam swój pierwszy aparat, to byłam święcie przekonana, że każdy aparat, taki już za powiedzmy ponad 2000, bo ten aparat kosztował chyba wtedy 2,5, będzie miał taką funkcję, jakby wiecie, już lepszy sprzęt. Dla mnie to akurat miało bardzo duże znaczenie przy nagrywaniu już potem filmów na YouTube, bo ten aparat miał wykręcony ekran. I jakby na Instagram to jakoś dawało radę, natomiast kiedy chciałam już nagrywać na YouTube, to ten ekran był mały i nie widziałam właśnie, czy jak coś wyciągam do przodu, to czy to jest wyostrzone, czy nie. I miałam bardzo dużo takich problemów. No i właśnie potem się okazało, że akurat ten model, który ja kupiłam, nie ma opcji, żeby połączyć go z komputerem. Byłam wściekła. Tak więc przed zakupem aparatu pamiętajcie, żeby to sobie sprawdzić. Warto też oczywiście usiąść i zastanowić się, co Was w ogóle docelowo interesuje. Bo ja wiedziałam, że chcę kręcić YouTube za jakieś czas, mimo że jeszcze nawet nie kręciłam wtedy nic na Instagram, ale jakby ten YouTube miałam tak bardzo z tyłu głowy, to było takie moje marzenie i dlatego na przykład przy zakupie aparatu tego pierwszego mocno cisnęłam na to, żeby było wejść na mikrofon, ale o oprogramowaniu jakby, no mówię, nie pomyślałam, żeby to sprawdzić, bo zakładałam, że wszystkie aparaty to mają, a wyszło jak wyszło i po jakimś roku kupiłam aparat kolejny, który miał już ten podgląd, żeby mi się dobrze pracowało, więc tak. Na czwartym miejscu mamy tło. I słuchajcie, ten punkt w sumie powinien być najprostszy, ale nie jest, bo wiem, jakie zadajecie mi pytania na Instagramie i też wiem, jakie ja miałam myślenie. I słuchajcie, jeśli kręcicie tylko na Instagram, czyli jakby docelowo mamy w sumie pion, to nie jest Wam potrzebne takie tło, jak ja mam za sobą. Nie potrzebujecie tej długiej rolki, nie potrzebujecie statywu, ani tego, kurczę, tam ustrojstwa, które wisi mi na ścianie. Nie, wystarczy Wam Bristol. Bo i tak będziecie kręcić w pionie, więc nie będziecie tego widzieć. Ustawicie sobie po prostu aparat czy kamerę tak, żeby nie było widać ściany, tylko żeby kadr kończył się na Bristolu i to starczy. Tak więc to bardzo dużo zmienia, jakby ułatwia sprawę, no bo nie oszukujmy się, statyw to jest drogi wydatek. Możecie sobie powiedzieć, że uzbieracie sobie, ok, kupicie, będzie Wam służył. Jasne, będzie służył, to jest inwestycja. Ale już kupicie tło. I najtańsze tło, papierowe, kosztuje około 80 zł. No, ogólnie spoko. Też powiecie, no, będę na nim kręcić, no ale jak długo? Kiedy znudzi Ci się ten kolor, który masz? Ja miałam tak, że po 2 tygodniach chciałam już mieć inny kolor, bo mnie wkurzało, że ciągle mam na przykład niebieskie z tyłu. No i na przykład nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie na przykład 3 dodatkowe, plus za każdym razem zdejmować to ze ściany, za dużo roboty. A jak poszłam do sklepu plastycznego i za stówkę kupiłam, nie wiem, no ze 20 różnych kolorów, i przyklejam to sobie do ściany za pomocą... No kiedyś przyklejam za pomocą taśmy. Nie polecam, bo właśnie wtedy macie takie dziury, jak ja mam na ścianie. Ale jest coś takiego jak Patafix i to jest taka plastelina, która nie powinna Wam zrobić krzywdy. Albo tak jak teraz Piotrek mi zrobił, czyli właśnie na magnesy. I wymieniać możecie sobie kolor za każdym razem do kręcenia. Jest to super proste, super tanie. Spoko opcją może być też używanie materiału jako tła, ale materiał w sumie też jest trochę droższy. Wypada na pewno drożej niż standardowy Bristol. Ale tutaj też możecie szaleć i to naprawdę nie musi być ta wielka rolka tła, którą ja mam tutaj. Tu mam akurat te takie farfocle, ale tu z tyłu jest, no i ona jest tak mniej więcej, jak ja rozłożę ręce, to no chyba mam 1,30 m. Komu potrzebny 1,30 m do kręcenia filmów w pionie, gdzie widać Wam tylko tyle twarzy? Czajcie? Jeśli już chcecie kręcić YouTube'a, to raczej takie tło Wam się przyda, ale przez pewien czas nagrywałam też tak, że za swoimi plecami przykleiłam 2 kolory Bristolów. Bristoli. Tu miałam chyba fiolet, a tu miałam różowy. I to też dało radę, no i wiecie, kosztowało to 10 zł, a nie 80. Pamiętajcie, żeby
szukać tańszych rozwiązań i nie zawsze musicie mieć wszystko super pro tło, pro statyw, szczególnie w momencie, kiedy zaczynacie i nie wiecie w sumie, jak Wam to pójdzie i czy na przykład za 2 miesiące Wam się nie znudzi. Więc oczywiście mam nadzieję, że Wam się nie znudzi, że będziecie w to dalej brnąć, ale po co na początek ładować duże pieniądze, jak można zrobić to taniej, a tak samo dobrze. Ten punkt może się niektórym nie spodobać, ale myślę, że warto zdawać sobie z tego sprawę i mieć świadomość tego, co robimy, bo no wszystko fajnie, możecie nagrać fajny obraz, super make-up, no i brakuje Wam muzyki. I słuchajcie, ja też to robiłam. Ściągałam na przykład przez jakiś konwerter muzykę z YouTube'a i wrzucałam to sobie pod swoje wideo. Oczywiście Instagram to wychwytywał po jakimś czasie, więc trzeba było przyspieszać lub spowalniać wideo, lub spowalniać audio. No i tak wrzucałam tutoriale. I ogólnie powiem Wam, że no raz to jest nielegalne i to jest niefajne używanie czyichś utworów, nawet jeśli to jest Justin Bieber i on nigdy nie usłyszy o naszym istnieniu, moim, twoim, czy kogokolwiek tam innym. Natomiast myślę, że trzeba być trochę fair względem innych artystów, no bo zakładam, że jeśli kręcicie, robicie make-upy, to też uznajecie siebie za artystów. Natomiast rozumiem osoby, które zaczynają i które nie zarabiają na przykład z internetu, które mają po 15-16 lat, kręcą te tutoriale, no i nie dziwię się, bo darmowa muzyka z biblioteki YouTube z się dramat, chociaż czasami da radę tam znaleźć coś fajnego. A już kupienie na przykład rocznej licencji na platformie w stylu Artlist lub Epidemic Sound, no to już są koszty. Roczna subskrypcja Artlistu kosztuje 800 zł, na Epidemic Sound chyba można płacić sobie abonament i to wychodzi około 50 zł miesięcznie. Osobiście uważam, że jeśli jesteś twórcą, który już zarabia na właśnie takich filmach, to wypadałoby jak najszybciej zakupić sobie taką licencję, bo no jeśli już ktoś na tym zarabia, to powinien to po pierwsze robić legalnie i fair w stosunku do innych. To jest taka moja tutaj, taki mój apel do ludzi. Nawet jeśli teraz nie stać Was na to, żeby takie coś zrobić, ale chcę, żebyście wiedzieli, że po prostu to nie jest fair i żebyście też dążyli do tego, żeby jak najszybciej oderwać się od używania tej muzyki nielegalnej. Ciekawi mnie to jedna rzecz, bo mamy teraz TikToka, co nie? No i na TikToku jest dużo popularnych piosenek i w sumie można z tego TikToka sobie wideo zapisać, no i można wrzucić na Instagram. Ja nigdy tak nie robiłam, dajcie mi znać, jeśli na przykład wrzucaliście kiedyś tak swój tutorial, czy Instagram Wam to wyrzucił. Bo bardzo możliwe jest tak, że no wiecie, na przykład na tym TikToku jest 30 sekund jakiejś popularnej piosenki i te 30 sekund jest jakby dozwolone do użytku, dlatego nawet Instagram się Wam nie przyczepi. Ale nie wiem, bo ja nigdy tak nie robiłam i to też może być jakaś tam furtka, wiecie o co mi chodzi, że wtedy może warto by kręcić tutorial przez TikToka i go... Nie wiem, jakoś tak. Dajcie znać, co myślicie z tą wersją TikTokową. Ja używam Artlista, ale też jako twórca ogólnie wideo, nie tylko tutaj dla mnie czy na Instagram, tylko też dla innych klientów. Ja muszę mieć po prostu coś takiego. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, że jakby robię komuś wideo i kradnę czyjąś muzykę. Jakby nie, bo to w ogóle mogą Was też pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. I też zwracajcie na to, jeżeli będziecie mieli jakieś płatne współprace i będą to właśnie filmiki. To, żeby muzyka była z licencją, jest po Waszej stronie. Jeśli ktoś się do Was przyczepi, to nie dosyć, że zakładam, że Wy zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności przez twórcę, to jeszcze na przykład ta firma czy marka, z którą współpracowaliście, może też Was na przykład oskarżyć o jakieś zniesławienie, bo się tam nie trzymaliście w sumie umowy. Więc to jest ważne. Serio, to nie ma żartów. Przedostatni punkt to format Waszego wideo. I tutaj będzie miało znaczenie to, co już mówiłam wcześniej, czyli to już w jakim formacie nagracie, chodzi mi pion, poziom, i lepiej po prostu zawsze nagrywać w pionie, dlatego że przy telefonie to tam kit, to jest jakby nawet łatwiej się nagrywa w pionie, prawda? Ale jeśli chodzi o aparat, no to tak słuchajcie logicznie, jeśli ja teraz bym przekręciła aparat, to jakby cały kadr, tak jak tu macie, ten kadr, ten cały, to będzie moja twarz i jedyne, co będę musiała zrobić później przy edycji, to obrócić wideo. Nic nie będę musiała ciąć, natomiast jeśli nagrywałabym tutorial w takim formacie, to musiałabym tyle wyciąć wszystkiego i bardzo mocno przybliżyć właśnie obraz, co się będzie wiązało z utratą jakości, z pikselozą i nie będzie fajnie. Nie będzie. To jest bez sensu. Łatwiej nagrywać w pionie. I kolejna rzecz, dosyć istotna. Pamiętajcie, że Instagram
to jest dokładnie to samo, co przy okazji zdjęcia. Instagram ma jakąś swoją określoną rozdzielczość, którą przyjmie. Możecie zrobić film w 4K, nawet w 8K możecie sobie to zrobić. I możecie nawet spróbować to wrzucić na Instagram i on pozwoli wam to wrzucić. Tylko weźmie wasze wideo, zrobi tak i wyśle w świat i wy będziecie się zastanawiać, co tu się stało. Więc kluczem do tego jest to, żeby pamiętać, że w momencie, kiedy tworzycie sobie projekt na właśnie urządzenie mobilne do social mediów, robić go w formacie, który będzie odpowiedni na tą platformę. I jeśli chodzi o wideo, to możecie mieć format 1180x1350 lub 1180x1180 wtedy w kwadracie. Jeszcze jeśli byście chcieli robić na dłuższe na Insta Stories czy na TikToka, no to będzie 1180x1920. To wszystko jest do wygooglowania sobie. Jeśli zapomnicie luz, wpisujecie rozdzielczość filmów na Instagramie, w Google'ach i macie wszystko. Haczyk jest taki, że bardzo możliwe, że takie bardzo podstawowe programy do edycji wideo nie będą miały takiej opcji, żebyście mogli sobie przeskalować to wideo. Natomiast Final Cut Pro czy Adobe Premiere ma taką opcję. Polecam po prostu sobie wygooglować, jak zmienić rozmiar wideo i to tyle. To jest super proste i wiecie wtedy dokładnie, jak wasze wideo będzie wyglądać, nie ma tego zdziwienia i jest łatwiej i szybciej. I ostatni punkt to będą moje dwa takie tipy, nie tyle techniczne, co bardziej, nie wiem jak to nazwać, kreatywno-koncepcyjne do waszego wideo. No bo nie oszukujmy się, dużo osób robi wideo. Kluczem jest to, żeby utrzymać widzów jak najdłużej przy waszym wideo. Oni muszą wiedzieć, co dostaną, po co w sumie oglądają wasze wideo. Pamiętajcie, żeby o tym myśleć, kiedy nawet tworzycie w głowie koncept na swoją nową, małą produkcję, nawet na Instagram. I warto oglądać różne filmy. I warto sobie robić notatki w stylu, co mi się tu podoba, co mi się tu nie podoba. To bardzo rozwinie w ogóle wasze myślenie i waszą świadomość, ale jeśli chodzi o mnie, to dla mnie bardzo ważne i kluczowe było to, żeby na początku wideo już pokazać efekt końcowy. Słuchajcie, jeśli robicie minutowe wideo i ja nie wiem, co mnie spotka na końcu, czy w ogóle to mnie zainteresuje, to bardzo możliwe, że jeśli nie będę miała czasu albo będę szybko przeglądać Instagram, to was przewinę. Natomiast jeśli bym zobaczyła super make-up, to nawet jak mi się będzie chciało, nie wiem, siku albo będę super głodna, to i tak zobaczę. Rozumiecie, o co chodzi? Musicie zainteresować widza od początku. Kolejna rzecz, wasze wideo nie musi trwać minuty. Oczywiście może trwać nawet 5 minut. To jakby musicie być pewni, że to, co dajecie ludziom, będzie interesujące i będzie dalej wartościowe. To oczy, ja sobie tak mogę mówić i nie twierdzę, że każde moje wideo takie jest, tylko zwracam na to uwagę, żeby o tym myśleć. To jest ogólnie trudne, żeby nagle wiedzieć, co się ludziom będzie podobać, ale jeśli już zaczniecie o tym myśleć, to może zaczniecie to po prostu zauważyć. Pamiętajcie, że obecnie praktycznie wszyscy się malują. I to już jest trochę inny vibe niż 2 lata temu, kiedy nawet nakładanie korektora było i jak to tą gąbeczką, jak to coś tam. W tym momencie robi to... O, głodny jestem. W tym momencie robi to każdy i już dziewczyny w wieku 13 lat zaczynają się malować. Więc zastanówcie się, czy właśnie czasami nie warto zrobić filmu 30-sekundowego, ale gdzie pokażecie naprawdę, jak zrobiliście, nie wiem, to oko, kreskę, cokolwiek, coś, co jest jakby głównym tematem waszego wideo, zamiast przez 30 sekund gdzieś tam zanudzać widzów klipem, jak rozprowadzacie podkład. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jakby musicie się wczuć w osoby, które to wideo będą oglądać. I to, że właśnie nakładanie podkładu, używanie gąbki, nie wiem, baking, to już nie jest nowa rzecz, to praktycznie wszyscy robią. Więc okej, raz na jakiś czas warto może właśnie odświeżyć dla swoich widzów waszą rutynę tego, jak malujecie twarz, ale czy musi to być w każdym wideo, szczególnie w takim, w którym na przykład chcecie pokazać nową paleckę, którą dostaliście i zrobiliście zajebisty make-up oka, a połowa wideo, sam początek, jest jak nakładacie korektor na twarz. Ten punkt chciałabym podsumować tak, że najlepiej wybrać sobie swoich ulubionych twórców, czy swoje ulubione wideo, na przykład macie, nie wiem, 3 ulubione wideo, takie, które ostatnio zobaczyliście i były super. I wypiszcie sobie, zobaczcie, czy one są na przykład takie same, czym one się różnią, czym one są podobne. Czym są podobne, znaczy jakie elementy mają podobne, jakie mają wspólne, co wy robicie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Może być bardzo dużo rzeczy i może się okazać, że z tej puli wy odnajdziecie gdzieś tam swoją drogę i swój własny styl. No, tak więc to by było na tyle, na sam koniec, na taką inspirację dalej.
Okej, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że pomogłam i że trochę Wam rozjaśniłam, jak sprawa wygląda u mnie i że trochę Was przekonałam, że to nie jest aż takie trudne. I wracamy do pierwszej zasady głównej. Musicie kręcić. I zapewniam Was, że im więcej będziecie kręcić, tym będziecie lepsi, tym te filmy będą lepsze. I nie bójcie się szukać w internecie. Najlepiej wpisywać frazy po angielsku. Na YouTubie jest wszystko. Jeśli natomiast czegoś nie znajdziecie, to możecie też uderzać do mnie. Jeśli będę znała odpowiedź na wasze pytanie, to na pewno Wam ją udzielę. Okej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, jeśli Wam się podobało. Możecie stawić łapkę w górę i zapraszam Was też na mój Instagram. Dzięki.